Życie jest ciężkie, prawda? Zgadzacie się ze mną? No, kto jeszcze nie był na moim kanale, a teraz jest, to bardzo chętnie zapraszam go, żeby sobie wysłuchał, co ja zawsze mam tutaj do powiedzenia obejrzał sobie poprzednie filmy, może go zainteresuje. Na razie wałkujemy lata 80., potem będą 90., i przejdziemy do innych jeszcze lat, tych nowszych, do ery tej nowej, ale. Co jeszcze Wam powiem, dlaczego to nagrywam? Dlatego to nagrywam, żeby ludzie wiedzieli o tym, jak było, przypomnieć, a dla młodych ludzi, żeby zobaczyli, jakie było u nas w Polsce Eldorado, jakie były to czasy dziwne, bardzo takie no, dla mężczyzn twarde, dla kobiet twarde, no to były czasy bardzo ciężkie. Jak już mówiłem, skończyłem pracę w Państwowej Inspekcji Handlowej. Całe szczęście. No, oczywiście, zawsze zmieniałem pracę na lepszą. O to muszę też jeszcze powiedzieć bardziej płatną. No i pojawiło się światełko w tunelu, że ja mogę pracować jako zootechnik. W końcu, po tylu latach, chyba po siedmiu, od skończenia szkoły, pojawiło się Światełko w tunelu, że mogę pracować w swoim zawodzie. Bardzo szczęśliwy byłem, no i sobie teraz wyobraźcie, że ja mieszkałem w Jeleniej Górze, załatwione było pracę, załatwiłem sobie pracę, przepraszam, w Barcinku, to jest miejscowość e, chyba jakieś 18 km od Jeleniej Góry, no tam przyjęto mnie na zootechnika, bo stary zootechnik, oczywiście, miał chyba wtedy za 30 par lat, uciekał stamtąd. Ja nawet nie wiedziałem dlaczego, było miejsce i mnie przyjęli. No i wyobraźcie sobie, jeszcze taki był fajny numer, że ja dojeżdżałem autobusem tam, ale zazwyczaj dojeżdżałem tyle kilometrów w jedną i w drugą stronę jeździłem rowerem, składakiem Wigry 3, co teraz Oliwier przerobił te Wigry i zrobił do niego silnik. Wyobraźcie sobie, nie było wtedy samochodów, to było marzenie mieć malucha. Ja marzyłem, że mieć malucha, dojechać e, do pracy. Był kawał drogi, jako zootechnik, y, miałem tam chyba ze trzy obory, w każdej co najmniej po stopu 200 sztuk bydła i cielaki, i tuczniki. No wyobraźcie sobie, że i porody były. Ja musiałem być cały czas na bieżąco i do domu na rowerze wracać, a za dwie godziny wracać z powrotem, bo niestety nie było telefonów komórkowych. Przepraszam, ja w domu też nie miałem telefonu komór stacjonarnego, bo wtedy się pisało Podanie i czekało się 20 lat na telefon stacjonarny. Takie to były dziadowskie czasy. Niech one więcej tu nie wracają te czasy, tych komunistyczne. No i wyobraźcie sobie, że ja tylko tak naczuję. Aha, pojechałem do domu tym rowerkiem, no i mniej więcej określałem, że za 3 czy za 5 godzin będzie poród u danej tej krówki. No i kazałem przyjechać służbowym samochodem. Jeżeli był w ogóle do dyspozycji, to była stara Rysa, zdezelowana, więcej stała na warsztacie, jak jeździła. No to jak przyjechali, to było dobrze, a jak nie, to zapierdzielają z powrotem rowerem. Takie to były czasy. Dzisiaj żaden młody człowiek by tego nie zrobił. No i co? No i kupa tych krów, problemy zaczęły się właśnie w tych gospodarstwach rolnych, w tych pegerach, bo rolnictwo powoli zaczęło padać. Komuna chyliła się ku upadkowi, niedługo były już wolne wybory, no i wszystko zaczęli powoli niszczyć niszczyć cholernie. No i sobie wyobraźcie, że będąc tam pracowałem. Na, y, jako ten zootechnik nie było ani pasz, ani mieszanek, nie można było nic z tym krową dobrego dać. Prócz siana, jakiejś trawy, jakieś tam kiszonki we własnym zakresie, co robiło gospodarstwo rolne. Jakichś prefiksów, miksów, innych rzeczy takich nie było, ciężko było dostać, a jeszcze się dawało mleko. Do, do, do skupu mleka, gdzie zazwyczaj fajnie by było, jakby to mleko miało co najmniej 3,5% zawartości tłuszczu. No i sobie wyobraźcie, że jeżeli brało się mleko tutaj od załóżmy 150 krów, trzymało się to z nocnego i dziennego. I z rannego tego udoju, a oczywiście nie jeden tam sobie podleciał do tych kanek i sobie śmietankę zebrał z pracowników, no takie to były czasy. No to teraz, jak się jechało do takiego skupu mleka, no to te mleko miało 2% tłuszczu. Im więcej procent tłuszczu, tak było za komody, tym dostawało się na gospodarstwo rolne więcej jakichś pasz, jakichś prefiksów, mieszanek, solanek i tak dalej. Więc no co, no to co? No to. Pani, która ode mnie skupowała to mleko, przyjmowała, no to od razu na ucho się pytała, czy a czegoś tam nie mam, a może by jej coś przywieźć, a może to transakcja wiązana. No i wychodziło na to, że oczywiście ja zawsze przyjeżdżałem z czymś, a ona zawsze pisała, że to moje mleko jest bardzo wartościowe. Takie to były czasy. No i wyobraźcie sobie, że. Popracowałem tam troszeczkę czasu, no i niedługo wolne wybory, i Wałęsa niedługo dochodzi do tutaj, do, jako do, na ten siewiecznik, zaczynają się ruchy tutaj właśnie polityczne, no i dochodzi do tego, że zaczynają te pegery padać. Ludzie po prostu zostają zwalniani. Spegerów likwidowane są gospodarstwa rolne. Dostaje takie informacje, że trzeba krowy wywozić na dołbojni. Czy ona już wtedy nie było ważne, ile ona waży? Tylko wywozić, sprzedawać za grosze, ewentualnie jak ktoś mógł, to mógł taką krowę z, od spegerów kupić za grosze. No i wtedy to trzeba było wszystko upłyniać. Świnie, krowy, kury, wszystko zaczęło padać ja. Lata 80 pamiętam bardzo strasznie. No chciałem pracować w swoim zawodzie i znowu mi państwo nie dało żeby pracować w tym y, zawodzie. Zaznaczam, że dalej jeszcze nie było lecznic prywatnych, nie było tak jak dzisiaj, że lecznice również prywatne pod koniec lat 80 zaczęli powoli zamykać państwowy oczywiście. No było coś, coś strasznego. No i wyobraźcie sobie, że nadchodzą czasy już 90. No i tutaj zaczyna się Meksyk. Kto przeżył w Polsce te lata, to wie, co się działo. Zaczęło tutaj być już bezrobocie, ale to będzie już na inny odcinek, bo patrzę na zegarek, za długo już gadam. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i cześć. Na razie do następnego Pitu Pitu.